Ach, ten Steam. Wirtualna półka, na której ustawiamy kolejne gry, rozdawane w Humble Bundle, czy zakupione za zebrane na sprzedaży kart tytuły z przecen sezonowych. No i właściwie to nie kurzy się tak jak produkt fizyczny. W jego zakamarkach kryją się zarówno perełki, jak i bezczelne produkcje ledwo przypominające gry. Mając dostęp do wielu danych, możemy wyciągnąć całkiem sporo ciekawych informacji. Jaka gra obecnie wspina się po drabinie trendów, co jest najczęściej ogrywanym tytułem i tak dalej, i tak dalej. No i tak się składa, że dziś rzucimy okiem na te najbardziej imponujące, można by powiedzieć, rekordy ze Steama. Zatem jeśli myślałeś, że twój 12 poziom konta to sporo, za chwilę przekonasz się, że do światowej czołówki jeszcze kawał drogi. Zacznijmy może od czegoś relatywnie miłego, bo od gry najlepiej ocenianej. Pierwsze miejsce w tym przypadku trafia w ręce Team Fortress 2, mającego na karku już ponad 10 lat. Tej sieciowej strzelanki, notabene od Valve, raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Przyjemna i dynamiczna rozgrywka pełna charakterystycznych postaci, a całość w gwarantującej dłuższe życie oprawie graficznej. Nie możemy też zapominać o tym, że sama gra jest dostępna za darmo i ilość osób, które choć raz ją odpaliły, liczona jest już w milionach. Ale co do samych liczb. Team Fortress 2 otrzymało 486 900 pozytywnych opinii, ale i 32 167 negatywnych, co jednocześnie daje mu pierwsze miejsce również w kategorii najczęściej ocenianej gry w ogóle. Jeśli jednak przeliczymy stosunek ocen w formie procentowej, okaże się, że to całkiem inny tytuł od Valve wygrywa. Portal 2 i 97,25% zadowolonych graczy. Ale spokojnie, Wiedźmin też załapał się na podium. To może tym razem do naszego zestawienia wrzucimy gracza, a nie grę. Osobą posiadającą największą kolekcję tytułów na Steam jest użytkownik Kongzula. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Jeśli zastanawiacie się, ile czasu spędził on na kompletowaniu 21 406 gier, to śpieszę z informacją, że konto ma już 13 lat. Jeśli zerkniemy w profil głębiej, dowiemy się także, ile czasu spędził on grając i muszę przyznać, że ta liczba również robi wrażenie. 9395 godzin rozgrywki, z czego aż 420 w wyścigowe Race 07. Jeśli przeliczymy te godziny na doby, otrzymamy 391. Ponad rok z 13 lat istnienia to czyste ogrywanie. Nieźle. No dobrze, ale ile może być warte takie konto? Jeśli uwzględnimy ceny z tej platformy, na chwilę obecną może być to nawet 202 tysiące dolarów. Z drugiej strony dostęp do szczegółowych statystyk daje nam możliwość sprawdzenia, ile tytułów z tej pokaźnej biblioteki nigdy nie zostało odpalonych. Okazuje się, że aż 20 664 gry po prostu leżą na metaforycznej półce i czekają. Niech zatem będzie to obraz nas, graczy kolekcjonerów. Bo spójrzmy prawdzie w oczy, ile gier gnije na naszym koncie. Dajcie znać w komentarzach. Teraz nieco smutniejsza statystyka, choć z drugiej strony bana nie dostaje się za nic, prawda? Mowa tutaj zarówno o klasycznych blokadach, jak i tych VAC. Dla niewtajemniczonych jest to Valve Anti-Cheat Ban, który otrzymujemy za stosowanie specjalnych haków umożliwiających np. widzenie graczy przez ściany czy korekcję celowania. Zatem, kiedy odbył się ten dzień sądu dla starających się ułatwić sobie życie graczy? 16 stycznia 2018 roku na platformie Steam odnotowano największą w historii liczbę banów. 102 915 osób musiało pożegnać się z na przykład pisaniem komentarzy, bo tak, za spam również możemy otrzymać takie ograniczenie, zaś aż 2610 osób otrzymało wspomnianego już VAC-a. W tym przypadku były to najprawdopodobniej aktualizacje systemu wykrywania cheatów, bowiem otrzymanie tego bana nie musi odbyć się natychmiastowo. Cytując oficjalne informacje, sam fakt oszustwa mógł wystąpić kilka dni lub nawet tygodni przed widocznym nałożeniem bana na konto. Porozmawiajmy może o poziomach. Sam nie jestem łowcą odznak i wbiłem ledwie 20 poziom w 7 lat posiadania konta. Jakimi liczbami może pochwalić się zwycięzca w tej kategorii? Użytkownik o nicku Magic w ciągu 12 lat zdołał dobić do 3846 poziomu, gromadząc przy tym 2246 odznak.
Co ciekawe, tuż pod nim znajduje się dawny mistrz Stack z 3718 levelem, zaś miejsce trzecie to już różnica ponad 1000 poziomów. Jeśli interesuje Was, ile godzin, oczywiście orientacyjnie i odliczając kupowanie kart do odznak, należy spędzić, by móc konkurować z Magiciem, to odpowiedź brzmi 13 339 godzin, czyli 555 dni. Zabawny zdaje się również fakt, że posiadając tak wysoki poziom i przeszło 3000 gier w bibliotece, zaledwie 600 z nich zostało ograne. Wychodzi na to, że zdobycie 74 159 119 expa nie wymaga różnorodności gameplayu. To, że Steam jest najpopularniejszą platformą oferującą agregat, właściwie to nie naszych, a udostępnionych nam gier, nie ulega wątpliwości. Praktycznie każdy gracz posiada tu konto, mając pod ręką absolutnie całą kolekcję cyfrowych wersji gier. No właśnie, ale ilu właściwie użytkowników ma Steam? Gigant może pochwalić się niebagatelną liczbą 125 milionów zarejestrowanych osób, z czego dziennie aktywnych jest ponad 33 miliony. Ale skoro o aktywności mowa, 24 listopada 2017 roku, to jest w Black Friday, ustanowiono rekord 17 683 804 będących zalogowanych jednocześnie graczy. Nie jest to co prawda nawet ćwierć ze wszystkich posiadających konta, ale wciąż tak ogromna liczba robi nie lada wrażenie, jeśli uświadomimy sobie, że nasza lista znajomych to jedynie promil tego, jak wiele osób obecnie ogrywa swoje ulubione tytuły. Nie trudno domyślić się, że najczęściej odpalaną grą na caluteńkim Steamie jest Counter-Strike. Esportowa perełka ponownie od Valve, której popularności zdecydowanie nie trzeba nikomu udowadniać. W swojej bibliotece posiada ją prawie połowa steamowej społeczności, zaś nawet jeśli obecnie króluje PUBG, to w CS-a dziennie grywa nawet 500 000 graczy, a połowa tego dodatkowo obserwuje poczynania streamerów. Nie jest to też jedyny tytuł, jaki CS może z dumą nosić. Tej produkcji, a właściwie rynkowi jej dedykowanemu, przypisuje się najdroższy przedmiot, jaki kiedykolwiek sprzedano. Miałby to być wart nawet 100 tysięcy dolarów nóż, noszący nazwę Number One Blue Karambit Case Hardened Factory New. Jeśli zatem nie rozumiecie, czemu wykrzykiwanie słowa kosa dla wielu jest kopalnią emocji, przypomnijcie sobie, że za niektóre przedmioty można by kupić mieszkanie. Oh my God! Koniec końców Steam kryje w sobie całą kopalnię ciekawostek i to nie tylko growych. Oczywiście, mówiąc poetycko, każdy profil kryje w sobie jakąś historię. Ale co ważniejsze, spoglądając na tak niesamowite liczby, uświadamiamy sobie skalę tego, w czym tak naprawdę sami uczestniczymy. Od 50 do 70% Steamowego wpływu na rynek gier, grono zawziętych użytkowników i kolejne bite rekordy. Między innymi dlatego dziwi decyzja dystrybucji Fallouta poza tą platformą, ale o tym może innym razem. Ja się z Wami żegnam i do następnego.